Witajcie czołgiści, z tej strony Wilfej21. Tak jak wiecie, wraz z aktualizacją 2.4 w grze pojawiło się nowe drzewko japońskie. Mamy tutaj dokładnie 13 nowych pojazdów. Ja już miałem przyjemność grać wszystkimi nowymi czołgami. Moje wrażenia są na plus oczywiście. Chociaż początkowo byłem naprawdę sceptycznie do tej linii nastawiony. Na papierze te czołgi nie wyglądały zbyt rewelacyjnie, no ale jednak mają coś w sobie niepowtarzalnego. Na swoim głównym koncie, czyli na Wilfej21, jestem już na etapie Chito. Już się zbliżam do Chiri. No a na koncie prasowym już właśnie grałem tymi czterema pojazdami Chiri, ST1, T61, STB1. W dzisiejszym materiale, nieco dłuższym, zaprezentuję wam właśnie trzy bitwy pojazdami STB1, TYP-61 oraz STA1. Myślę, że te trzy czołgi są najbardziej warte uwagi i dlatego na nich się skupię. Co mogę powiedzieć o poprzednich? Bitewek już nie będę wam pokazywał, bo pewnie co niektórzy z was już wszystkie te czołgi mają, już je przeszli. Niektórzy na pewno już się wożą STB-jedynkami. No ale większość z was na pewno jeszcze nie ma tych trzech czołgów od tieru 8 do 10. Niskotierowe czołgi są naprawdę bardzo fajne. Przyniosły mi naprawdę sporo fanu. Mam na swoim głównym koncie bardzo fajne już statystyki na tych czołgach. Jak mówiłem, na papierze nie wyglądają za ciekawie, no ale... na polu walki już jest całkowicie inaczej. Pierwszą bitewkę zobaczycie STA1, drugą TYP-61, no i trzecią STB1. Bitwy nie są jakieś rewelacyjne, nagrałem je zaraz po tym jak dostałem konto prasowe. Wtedy były jeszcze błędy z optymalizacją, nie było wtedy tej mikrołatki dla Androidów. Naprawdę podczas nagrywania delikatnie mi klatkował obraz i to będzie widać, także za to was przepraszam. No ale kolejne filmy już będą w miarę płynne. No to co? Może przejdę do bitewki STA1. A jeszcze przed pokażę wam jakie wyposażenie tutaj zamontowałem. Mam mechanizm dostosowujący do działu średniego kalibru, osłoniętą optykę oraz stabilizator pionowy MK1. Amunicja, tak jak widzicie. No i materiał eksploatacyjny. I taką kombinację mam na wszystkich czołgach z wyposażenia. Czyli wszędzie wwożę to samo wyposażenie, naprawdę. Jeszcze może przed pokazaniem bitewek powiem wam mniej więcej wady i zalety tych pojazdów. Czyli ogólnie japońskie pojazdy nie są jakimiś tam królami szybkości. Pojazdy poruszają się przeciętnie, naprawdę bardzo przeciętnie. ST1 jest naprawdę przeciętniakiem, TYP-61 też nie jest jakiś szybki, no i STB1 też. Leopard naprawdę góruje nad tym czołgiem. Z wad mogę wymienić pancerz, bardzo słaby. Naprawdę żadne czołgi nie mają trudności z przebiciem naszego pojazdu. Od tieru 1 do tieru 10 naprawdę jest kiepsko. Tak samo jak już wspominałem z mobilnością. Wadą jest też chyba wielka sylwetka tych pojazdów. Zobaczcie jakie te pojazdy mimo wszystko są wielkie, tak? Zobaczcie, Chiri, jaki to jest mutant, jak na czołg średni naprawdę. Ten jest już trochę mniejszy. Bo pojazdy naprawdę nie są jakieś niskie, tylko naprawdę wysokie, co naprawdę przez co są łatwym celem, tak? Z zalet. To naprawdę depresja działu. Wszystkie czołgi japońskie charakteryzują się naprawdę świetnym opuszczaniem działa. To mi się bardzo w tych czołgach podoba. Jeżeli ktoś potrafi wykorzystać tą zaletę, naprawdę czołg w takich rękach jest naprawdę bardzo groźny. Kolejna zaleta to zasięg widzenia na pewno. Jak widzicie, wszędzie tutaj włożę osłoniętą optykę. Dlaczego? Ponieważ czołgi ogólnie mają już świetny zasięg widzenia,
Ja postanowiłem jeszcze to zbufować, dodając osłoniętą optykę, przez co naprawdę wszystkie czołgi naprawdę będziemy spotować my jako pierwsi. Nie musimy się martwić, że ktoś nas wyświeci, bo na pewno to my wyświecimy naszego przeciwnika jako pierwsi. Zalet na pewno czas celowania dział. Czołgi mają bardzo fajny ten czas, dlatego ja tutaj, jak widzicie, nawet nie włożę ulepszonego systemu naprowadzania, co jest dla mnie ewenementem. Także naprawdę, czas celowania dział jest świetny. Rozrzut na 100 metrów. No tutaj japońskie czołgi nie cechują się zbyt celnymi działami, ale nie jest naprawdę najgorzej. Dobra, no to myślę, że już dość gadania. Przejdziemy do bitewek. Oczywiście bitewki nie były jakieś tam rewelacyjne, bo nagrywałem praktycznie tylko pierwszą bitwę, jaką rozegrałem danym pojazdem. No to co? Rozpoczynamy od STA-1. I tak jak widzicie, japońskim czołgiem średnim 8 tieru rzuciło mnie na mapkę Malinówkę zimą. Jestem na topie. Po 2 ósemki na drużynę, po 2 siódemki i po 3 szóstki. Także matchmaking naprawdę jest rewelacyjny. Tu jest jeszcze jedna bardzo fajna zaleta tych wyższotierowych japońskich czołgów. Czyli to są po prostu ładne. Czołgi naprawdę wyglądają rewelacyjnie. Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze na wieży zamontowany jakiś karabin maszynowy. Także na pewno coś to daje do uroku tych czołgów. Mnie osobiście się czołgi naprawdę bardzo, ale to bardzo podobają. Tutaj miałem kolegom pisać, żeby jechać na młyn, ale nic w końcu nie pisałem, bo zobaczcie. Nikt po prostu ze mną nie jedzie. Wszyscy pojechali sobie gdzieś tam na lewo, na skałki. Po prostu wiedziałem, że jest grubo, dlatego postanowiłem, że nie będę sam tam wjeżdżał na górkę, a delikatnie przyczaje się tutaj na przeciwników. Pamiętajcie, jeżeli jedziecie takim pojazdem, to nic w pojedynkę nie zrobicie. Jesteście wolni, jesteście papierowi i długo ładujecie działo, także jesteście naprawdę bardzo łatwym kątkiem dla przeciwnika. Jeżeli chcecie skutecznie grać tymi japońskimi czołgami, musicie mniej więcej dostosowywać waszą strategię do gry waszych sojuszników. Musimy delikatnie kąsać naszych przeciwników. Tutaj sobie spokojnie czekam, jak widzicie. Ale nic się na razie nie dzieje. Patrzę, jak się drużyna rozstawia. Wyświecił się Jagd Panther. Postanowiłem, że wsadzę mu tam jedną pestkę, jeżeli się uda. Zobaczcie, jak szybko skupiają się działa tych czołgów, naprawdę. Tak jak już mówiłem, to jest naprawdę ich zaleta. Drugi strzał, no i Jagd Pantery nie ma. 234-85, ja go w ogóle nie widzę. Tutaj jeszcze próbowałem go jakoś sobie wyhaczyć. No ale raczej koleś nie wyjedzie. Jeszcze tu widziałem, że jest na gąsce. No, tutaj już wiedziałem, że nie strzelę, bo koleś jest już na hita. Tak jest już 3-1 dla naszej drużyny. Eiger 2 gdzieś tam się kręci, także postanowiłem na niego zapolować. Wciąż nie wiedziałem, gdzie jest Ferdynand, ale coś czułem, że jest na młynie. Dlatego tutaj sobie dobrałem, jak widzicie, dogodną pozycję, że jak tu sobie będę pukał moich przeciwników, to Ferdynand nic mi tam z górki nie zrobi. Dlaczego? Ponieważ jestem zasłonięty przez kościół, tak jak widzicie. Już się równiutko ustawiłem, tak żeby w ogóle na mnie nie miał bicia. Jest Tiger, obrywa pesteczkę. No, japońskie działa na pewno nie są jakimiś tam królami szybkostrzelności. Jak oddamy strzał, naprawdę musimy chwilę poczekać, zanim się działo przeładuje, tak? Dlatego jeżeli chcecie trzymać kogoś na gąsce, to już wam mogę od razu powiedzieć, że nie ma mowy. Działo na to po prostu nie pozwala. Przeładujemy powiedzmy już 3/4, to przeciwnik w tym czasie już naprawi gąsienicę.
No ale za to japońskie pojazdy mają fajne nawet obrażenia pojedynczych pocisków, także to jest jakiś plus. Jak widzicie, Tiger już ma 225 HP, jest już na hita. I właśnie zostaje zniszczony od mojego pocisku. Pozostało się dwóch przeciwników, Ferdynand i T-43. Tu już wiedziałem, że oba czołgi są na młynie. Żadnego nic mi nie pozostało, jak je tylko wyświecić. Zobaczycie zasięg widzenia. Ja już wyświeciłem przeciwnika. On mnie nawet nie widział. Dopiero dostałem żarówkę, jak oddałem strzał. Także, tak jak mówiłem, zasięg widzenia tych pojazdów jest naprawdę rewelacyjny. Tutaj jeszcze uderzyłem w dom. A w ogóle, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wyłączyłem mgłę. W tych właśnie trzech bitwach będzie obraz bez mgły. Na początku wydawało mi się, że jakoś to lepiej wygląda. No ale w końcu przekonałem się, że jednak jak jest mgła, to ta gra wygląda lepiej. Tutaj oddaję strzał. Niestety też przyjmuję od Ferdynanda. T-43 na mnie wyjeżdża. Daję strzał. T-43 mnie przebija. No, pancerz naprawdę nie stanowi żadnego problemu. Tutaj objeżdżam T-43. Jest naprawdę bardzo dziwne. Tymi japońskimi czołgami od 1 do 9 naprawdę będzie nam bardzo ciężko cokolwiek objeżdżać. Już dziesiątkowy met jest bardziej żwawy, także tam już możemy co nieco kombinować. Jak widzicie, koniec bitwy. 7-3. Bitwa naprawdę bardzo szybka. I co? Zobaczcie sobie teraz wyniki bitwy. Sami możecie sobie ocenić ten pojazd. A ja zapraszam Was do kolejnej bitewki. No i tak jak widzicie, druga bitewka. Teraz japoński czołg średni 9 poziomu, czyli typ 61. Rzuciło mnie na topie. Mapka Martwy Tor. Tutaj byłem trochę przerażony, bo jak widzicie, przeciwnik ma 2 razy T-54 plus obiekt 704. No jeżeli te trzy czołgi dobrze by ze sobą współgrały, to naprawdę miałbym bardzo ciężko. Na tej mapce czołgiem średnim zazwyczaj jeżdżę na środek, żeby coś poświecić. No a ten czołg do tego się idealnie nadaje. Dlaczego? Ponieważ ma genialny zasięg widzenia. No, sami się zaraz o tym przekonacie. Spokojnie podjeżdżam. Już wyświeciły mi się dwa pojazdy, patrzcie. Oddaję strzał i nawet nie dostaję żarówki. Także zasięg widzenia japońskich pojazdów jest naprawdę rewelacyjny. Pojawia się Su-152. Także kolega chyba chce przyjąć bułę. Tak gdzie 365. No tak jak wspominałem, szybkostrzelność japońskich pojazdów nie jest jakaś rewelacyjna, ale mają już jakieś fajne obrażenia pojedynczym pociskiem. Tam AT-15 jest klepany. Mija minuta, tam widziałem, że 2 razy T-54 jest na górce, także już mogłem odetchnąć z ulgą. Pojawia się obiekt 704. Zobaczcie, przyjmuję pigułę i dopiero teraz dostaję żarówkę. Ale kolega chyba mnie zignorował i jedzie dalej na sprężarce. Tu przyjmuję już trzecią pigułę. No zobaczcie, szybkostrzelność. Uciekł mi. Ale za to coś już mu tam wsadziłem. Tam już wiedziałem, że sobie poradzą z obiektem, dlatego postanowiłem pojechać na prawą flankę. Jest KW-5, 2 razy T-54. Tutaj bardzo fajnie można strzelać przez te tory. Jak widzicie, KW-5 jest już na hita. No i KW-5 nie ma. Tutaj chciałem ogólnie polować przez te tory. Jak widzicie, gra mi delikatnie zamula. Całe szczęście, że WG wydał tą mini łatkę na Androida, bo naprawdę byłoby kiepsko. Jedzie T-54.
Tutaj czekałem przycelowanie w garnuszek i trafienie. Zostały się T54 i T25, o którego już właśnie nie ma. Jest tylko T54. Jak widzicie, kolega bez problemu mnie przebił. I czekałem, aż kolega wyjedzie. Cierpliwość naprawdę popłaca. Ale jak okazało się, wziął tył w zwrot i zaczął uciekać. Tutaj jeszcze zebrał jedną pesteczkę. No i co? Pościg. Widzicie, pojazd jest naprawdę mułowaty. Nie dość, że jest wielki, to jeszcze wolny. No ale działo, zasięg widzenia i fajne obrażenia. Naprawdę to nadrabiają. Bitewka bardzo szybka. Znowu zdobyłem 3 fragi. I co? Zobaczcie sobie wynik bitwy. I widzimy się w ostatniej, trzeciej bitewce. No i pora na gwóźdź programu, czyli STB1. Rzuciło mnie na dodatek na mapkę Zaginioną Świątynię, która ostatnio została przerobiona, także jest naprawdę rewelacyjnie. Przy okazji zobaczymy, jak ta mapa została przebudowana. Przeciwnik ma 3 razy IS-7, także naprawdę jest groźnie. Tutaj jak widzicie, obok mnie po prawej stronie stoi Leopard pierwszy. Także będziecie mieli mniej więcej porównanie mobilności tych dwóch pojazdów. Leoparda PTA jeszcze jakoś bierzemy. No ale Leopard 1, no sami widzicie. Jest mobilniejszy na pewno. Zobaczcie, jak zasuwa, jak szybko się obraca. Tutaj no czuć, że nasz STB1 nie jest aż tak żwawy jak niemiecki czołg średni. Pojawił się obiekt 140. Także wyjazd, oddaję pigułę, no i sam niestety jedną przyjmuję. Leopard PTA, jak widzicie, bierze od tyłu obiekta 140, także czekałem, aż tylko rosyjski met obróci lufę. Widzicie, obraca, ja w tym czasie wyjeżdżam, oddaję strzał i się cofam. Leopard pierwszy niszczy obiekta 140, no i pojawia się IS-7 oraz T-30. Na górce jest T-62A. Tutaj na razie oddaję pestkę w ISA-7. Zobaczcie, jak ładnie weszło. Ponad 370. Tutaj doskonale widzicie, depresję działa. Jest naprawdę bardzo fajna. Wyjazd, oddaję strzał. Nawet nie muszę długo skupiać. Tak jak wspominałem, czas celowania tych dział jest naprawdę rewelacyjny. Ja oddaję strzał, no i Leopard dobija. Tutaj na tej flance został się IS-7 oraz T-30. Jak widzicie, IS-7 zbiera za 333. I kolejną za ponad 370. Teraz się skupię na T-30. Tutaj jeszcze szybko obróciłem kamerę wokół całego czołgu, żeby zobaczyć, kto mniej więcej ze mną tu jest. Oddaję strzał, niestety rykoszet. T-30 w ogóle nie trafia, także już postanawiam na niego zjechać. Jak widzicie, niszczę pierwszy czołg. Tutaj miałem laga. Jak widzicie, mam 300 pingu. Naprawdę nieciekawie. No a teraz już mogę wam się pochwalić, że internet mam już spoko, bo z Wi-Fi przerzuciłem się na internet LTE, także jest niebo a ziemia. Jest już 5-2, Leopard niszczy ISA-7, także bitwa jest już wygrana, ja jestem prawie na full hapie. Zostały się tylko 2 ISY-7. Zobaczcie, zasuwam pod górę, a Leopard mimo wszystko, zobaczcie, jak mnie szybko dogonił. Jest IS-7, strzał za 0. Drugi strzał również za 0. No, cała magia ruskich czołgów. No i co, został się ostatni przeciwnik. To już jest formalność.
Tutaj już sobie spokojnie czekałem, żeby przycelować. Oddałem strzał za ponad 300 i IS-7 niszczy ISA-7. Tym razem zniszczyłem jeden pojazd. Bitwa była bardzo szybka. Mam nadzieję, że również zauważyliście, jak ten czołg radzi sobie na polu walki. No i co? W garażu podsumowanko. Tak jak już wspomniałem, podsumowanie. No, sami widzieliście, jak japońskie pojazdy radzą sobie na polu walki. Oczywiście pojazdów nie polecam początkującym graczom, no bo po prostu wiecie, początkujący gracz wyjedzie i tylko niepotrzebnie przyjmie. Czołgi raczej są dla bardziej zaawansowanych graczy, którzy nigdzie się nie spieszą, grają na spokojnie. Oczywiście nie kampią w narożnikach Mabi, na górach, jak te deki, tylko naprawdę grają z rozwagą. Jeżeli ktoś bardzo mądrze wykorzysta zalety i nauczy się wad tych pojazdów, to naprawdę będzie wymiatał tymi czołgami. Ja jeszcze zbyt bardzo nie wymiatam, przyznam wam szczerze. Szczególnie STB-1. Coś mi jeszcze tym czołgiem nie idzie. No ale resztę już mniej więcej ogarnąłem. Tego myślę, że też w końcu ogarnę. Na początku bardzo nisko notowałem tą nację, naprawdę, ze względu na te statystyki na papierze, że naprawdę nie ma rewelacji. No ale jednak po czasie się przekonałem do tych pojazdów i mogę z czystym sercem stwierdzić, że w skali od 1 do 6 daję tym pojazdom 4+. Myślę, że jest to jak najbardziej adekwatna ocena. Nie daję 6, ponieważ czołgi naprawdę są trudne, dlatego to jest dla mnie minus. Pojazdy mimo wszystko powinny mieć nieco lepszą szybkostrzelność. No i co? I to by było na tyle w tym filmie. Także mam nadzieję, że chociaż część z was dotrwała do końca. No i co? Żegnam się z wami oraz do usłyszenia.